Jak wygląda dzień pillagera w Minecraft? Aby sprawdzić, jak zachowuje się pillager, potrzebowałam pomocy gracza. Zatrudniłam Mietka i wygenerowałam nowy świat, który wrzuciłam na serwer. Za pomocą komendy znalazłam posterunek pillagerów. Teleportowałam do niego Mietka, dałam mu itemy i poprosiłam, żeby wybudował dom. Zmieniłam tryb gry na spektatora i zamieniłam się w jednego z pillagerów. Ten spokojnie stał na swoim posterunku, jednak kiedy zobaczył gracza, od razu go zaatakował. Niestety został pokonany. Stwierdziłam, że się nie poddam i zamieniałam się w kolejnego pillagera. Ten stał na wieży i rozglądał się dookoła. Następnie Mietek zaczął kraść pillagerom wełnę. Nie spodobało im się to i go zaatakowali. Gracz zaczął uciekać do swojego prowizorycznego domku. Miałam nadzieję, że dwóch pillagerów da sobie radę i zabije Mietka. Jednak tak się nie stało. Polegli w obronie swojej cennej wełny.